Nie wierzę, co ja mam. Amerykę. Siema, witam was wszystkich. Po raz kolejny wybieramy się na poszukiwania. Tym razem do Somersetu. Na cały weekender, także będą aż 2 dni poszukiwań. Dla mnie weekender zaczął się już wczoraj. 3 dni, ale ja po prostu nie mogłem być na pierwszym dniu. A zawsze 2 dni. Już bardzo wcześnie. I co? To lecimy powoli już. Auto jest załadowane po brzegi. Cały bagażnik, cały tył. No ale na cały weekend to się trochę przyda. Także ja już lecę do auta. I co? I widzimy się na miejscu. Liczny namiot rozbity. Wszystko gotowe. Sprzęt jest, czyli można na poszukiwania. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Także widzimy się już przy pierwszym dołku. Ja już na miejscu. Pierwszy sygnał pierwszego dnia. Myślę, że mam monetę na samym wierzchu. Po prostu chowała się w trawie. O ile to moneta. Tak, ale to jest. Pyk, Wiktoria. No to dobrze, zaczynam dzień. Strasznie zajechana. Wysuszona. A dobrze jest. Niestety ziemia już jest tak sucha, że ciężkie poszukiwania się szykują na najbliższe tygodnie, ale zobaczymy. Co o tym myślicie? Czy to stary pierścień, czy jakieś dziadostwo? Muszę wypchnąć tą ziemię. Ciekawe. Nic, później spróbuję się dowiedzieć i dam wam znać. Może to być stary pierścień. Taki makształt. Ciekawe. Kurde macie, nie wierzę, nie wierzę. Co ja mam? Hamerek. Aha, szok. Ale dzień, ale dzień. Pierwszy dzień. Pierwszy dzień weekendera i mamy hamera. Ciekawe co będzie dalej. Ja muszę iść do chłopaków, żeby ogarnęli co to jest, bo ja nie za bardzo wiem jeszcze w tym momencie. Nie jest może w idealnej kondycji, ale coś widać, czyli da się go rozszyfrować. Kolejny dołek i kolejna krągłość. Ale chyba to guziorek. Widzicie tutaj? Randzik sobie wystaje. Ciągamy. Tak, płaski guziczek. Już trochę emocje opadły mi po hamerku. Ale i tak dobrze jest. Taki dzień to można uznać za zaliczony, nie powiem. Ale trzeba kopać dalej. Szukamy może kolejnego. Powiem wam, że długo, długo cisza. No ale teraz takie coś. Przypomina mi to coś, ale nie jestem pewien. Wszystkie rzeczy, których nie jestem pewien, po prostu postaram się objaśnić to na podsumowanie, co to jest, o ile się dowiem. Także taki przedmiocik. Dzisiaj się opalam normalnie. W takiej pogodzie, uwierzcie. Już to na oko chyba widać. Guziczek w tak twardej ziemi, że masakra. Myślałem, że się nie przebije do niego. Tylko gaciek. Ale z łóżkiem. Kompletny. Mamy kolejny dzień, drugi już. I mamy pierwszy sygnał na drugi dzień. Jakiś guziczek, ładny. Później wam go pokażę po obczyszczeniu. Z łóżkiem. Kompletny jeszcze. Super. Ale co dalej? Kolejny dzień. Cała masa pól do przeszukania. Także nie ma co się obijać. Trzeba dzisiaj pochodzić solidnie. Tak był ukryty. W grudzie. Guziczek chyba raczej. Ale rozpakujmy, zobaczę. Kurde, jeszcze tak siedzi, że nie mogę go oderwać. Jedną ręką. No chodź to. Powiem wam, ziemia już tak wyschła, że ciężko się szuka. Także guziczek numer 2 na dziś. Znowu twarda ziemia. Ciężko się przebić. I kolejny guziczek. Niestety sygnał już takie same, tylko z wierzchu zostaje.
takiej suchej ziemi. Ale cóż, trzeba kopać co się da. Kamereczka na dziś moja pierwsza. Także świetnie. Powiem wam, nie mam mocy dzisiaj normalnie. Ciężko się chodzi taką pogodę z taką twardą ziemią. Drugi dzień niestety słabo z poszukiwaniami. Ziema już jest strasznie, strasznie sucha. Także stał mi spakować namiot. Resztę duperali do auta i zbieram się do domu. Zrobię jakieś małe podsumowanie. Popatrzymy sobie jeszcze na tego Amerka. Okej, pora już na małe podsumowanie. Jak komuś się podobało, to dajcie łapkę w górę. I co? I subskrypcję, jak jeszcze nie subskrybujecie. Jakiś mały komentarz, żebym wiedział, że to się wam podoba. Ja będę bardzo wdzięczny. No i co? I lecimy z małym podsumowaniem, także już wam pokazuję, co udało się znaleźć. Także tutaj mamy małe podsumowanie z dwóch dni. Niestety nie ma za wiele tego, ale działo się tyle rzeczy wkoło i w ogóle, że czasu na szukanie też za wiele nie było. Tu standardowo jakieś śmieci, tubki, kuty, gwóźdź, jeden, drugi, jakieś kawałki czegoś. To mi przypomina fajny kawałek, nie wiem czego. Szkoda, że nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Może ktoś wie, niech da znać. Tutaj może być może jakaś obrączka pseudo stara, no nie wiem, jestem też pewny. Guziki, cała masa, sztuk 6. Ten jest ładny, marynarski, już kiedyś taki trafiłem. Także kolejny do kolekcji. Zwykłe guziczki. Niektóre kompletne, niektóre nie. Tutaj mam Wiktorię. Pęgacza, ale już strasznie zajechaną. Z tej strony ostał się rocznik 1890, jeżeli to widać tutaj na filmie. Także taka do kolekcji, której nie mam takiego rocznika. No i zdecydowanie mój fan wypadł, pierwsze marzenie takie spełnione. Tyle chodziłem, tyle próbowałem znaleźć. No i mamy Hammerka. Mam nadzieję, że coś widać tutaj dla was. Ja widzę to jako tako. Może stan nie jest jakiś tam idealny, ale się trafiło. Super, ja jestem zadowolony. Taki kolejny fan z listy marzeń zaliczony. Także już wam pokażę, jak to wygląda tutaj przy książce. Tutaj, o ile się nie mylę, to jest tutaj ten Edward I, long crossik. Z tej strony tak. Życie dla porównania zobaczyć, o ile to wyostrza dobrze. Z tej strony. Tak, także. Jest piękne srebro. Pierwsze do kolekcji. Mam nadzieję, że wpadnie takich jeszcze dużo więcej. I to by było na tyle, taki krótki materiał. Nie nagrałem niestety za wiele. Ale jak się podobało, to pamiętajcie jeszcze raz, zostawcie jakieś pierdoły. I tyle, widzimy się na następnym kopaniu. Trzymajcie się, dziękuję za waszą uwagę, cześć.